Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do ciotki. I rzekł Pan, a zawdy nie idźcie prawą stroną, bo prawa strona nieodchodzenia jest. A jeśli iść musicie, to idźcie lewą stroną. Lewą, bo lewa lepsza jest i bardziej przejrzysta. Prawą zostawcie sobie na powrót. Kiedy to dawna prawa w lewą się zmieni i lewą będzie, a już nie prawą. I prawił im Pan i nie usłuchali go. Za nic jego słowa mając, dalej prawą stroną się udali. I nadjechał rydwan pospieszny. I wszyscy przejechani przezeń zostali. Wszyscy na śmierć. Tylko Marek ostatkiem tchnienia zapytał. Panie, skąd wiedziałeś, że lewa strona lepsza jest niż prawa? I Pan ulitował się nad nim i tunikę rozchylił. I ujrzał niewierny Marek na ciele Pana ślady po pospiesznym rydwanie. I już wiedział, iż Pana słuchać trzeba.